Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym pierwszym odcinku z serii Wiera. Witam bardzo. To jest moja przyjaciółka Ania. Hej. Mówcie na nią Ani. A tutaj ta dziewczyna po mojej lewej to moja przyjaciółka. Nazywa się Weronika, ale nazywajcie ją Wiera. Tak, dzisiaj nauczymy was przewrotu z podskokiem do przodu. Z użyciem rąk lub bez ich. To może przejdźmy do ćwiczeń. Tak. Pierwszą wersję zaprezentuje nam Wiera. Pierwsza wersja oczywiście będzie łatwiejsza, a Ania przedstawi nam trudniejszą. Ale proszę o uwagę, aby najpierw wykonywać te łatwiejsze wersje, ponieważ właśnie po to je robimy. Żeby nie było takich komentarzy, jak na przykład przez was, przez wasz filmik pokazujecie źle, złamałam sobie to, tamto, skręciłam kostkę lub inną część ciała. Oczywiście, jeżeli nie podoba wam się nasze pokazywanie, to proszę dopisać w filmikach. W komentarzach. No. To może przejdźmy już do ćwiczeń. Szósta pozycja baletowa, czyli kostki złączone. Zginamy kolana, ręce do tyłu, tak zwane na pozycję małusza. I podskok do góry. To będzie pierwsza część naszego przewrotu, lecz to nie koniec. Teraz przechodzimy do przewrotu. Lekki rozkrok, stoimy na palcach, ręce za kolana, głowę, czyli brodą, dotykamy klatki piersiowej i całą tą klatkę głowę pomiędzy kolanami. Teraz robimy przewrót. Teraz pokażę wam, jak to wygląda w szybszej wersji. Teraz Ania pokaże wam oczywiście tą trudniejszą wersję. Zaczynamy dokładnie tak samo, czyli na małysza. Robimy podskok, lecz tym razem nie kładziemy naszych dłoni na podłoże, lecz robimy koszyczek na początku i z tyłu. Można także robić wersję z kolanami, lecz my pokażemy od razu tą trudniejszą i po prostu róbcie na początku tą z kolanami, tak? W bonusie oczywiście będzie ta łatwiejsza wersja. Mogą was po tym boleć ręce. Teraz pokażę wam to samo bez rąk w szybszym tempie. Będzie to wyglądało w ten sposób. Jak widzieliście, ręce przy podskoku, nawet jeżeli stajemy, to one nie dotykają podłoża w ogóle. Czyli można je nawet mieć w powietrzu. W ten sposób, tak? One nawet nie mogą dotknąć tej poduszki, na której... A więc jest jeszcze taka jedna sprawa, gdyż jeżeli po tym odcinku naszym będzie 50 lub nawet więcej lajków, specjalnie dla was ułożymy nowy układ taneczny. Tylko pamiętajcie, żeby napisać tytuł piosenki w komentarzu, do jakiej chcielibyście, żebyśmy zatańczyły. Spróbujemy, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. A więc subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Łapki w górę!